Cześć wszystkim, ja jestem Konrad, a to jest hashtag futbol. Dziś zobaczycie bramkarza, który złamał bramkę. Witajcie w kolejnym hashtagu, najchętniej na powitanie podałbym wam dłoń, tak samo jak Leo Messi temu gościowi. Zapewne wasza reakcja nie byłaby tak ekspresywna jak u tego chłopaka, ale podobną minę możecie zrobić po obejrzeniu tego klipu. Trzymajcie się krzeseł. Ciężko o znalezienie bardziej chaotycznej akcji w ostatnim czasie. Dopełnieniem tego wszystkiego jest koleś, który nieświadomie uratował przeciwnika. Przyjrzyjmy się bliżej naszemu bohaterowi, który udowadnia, że nie warto turlać się po boisku. Po nieudanym ataku na piłkę pada na murawę jak rażony prądem. Akcja toczy się dalej, radosny futbol trwa w najlepsze, aż w końcu piłka zmierza do siatki. No nie do końca. Bezcenna reakcja komentatora. Poprzedni piłkarz uratował drużynę przeciwną. Tym razem na wysokości zadania stanął bramkarz, który nazywa się, uwaga, Zdenek Zlamal. I rzeczywiście złamał bramkę. Což může znamenat rychlý protiútok, protože teď je v náběhu Mareš a další čtyři hráči. Mareš nakonec zakončí a Zlamal měl co dělat, jednak aby nezboural branku a jednak aby ten nevyspytatelný míč, který letěl, hodně zajímavě skrotil, no a vypadá to, že s tou bránou skutečně Zlamal něco provedl. Z początku myślałem, że to żart, ale czeski bramkarz naprawdę nazywa się Zdenek Zlamal. Jak widać, nazwisko zobowiązuje. Świetnie jest również podekscytowanie komentatora. Zlamal jde pro míč, ono by to szło asi vedle, ale Zlamal to jak u sklapa. Zdenek to w ogóle jest oryginalny gość. Na swoim koncie ma też strzelenie wyrównującej bramki w 92 minucie meczu. Pożadne wzruszył to po kudłem uzemnych zawieru. Sam Zlamal, brama! Widziałem wielu niecodziennych bramkarzy i Zdenek na pewno jest jednym z nich. Teraz wystarczy czekać, co ciekawego wymyśli następnym razem. W jednym z ostatnich odcinków hashtaga mieliście okazję zobaczyć najpiękniejszego samobuja w historii. Znalazłem kolejnego kandydata do tej nagrody, a jest nim wiatr. Mecz regionalnej ligi w Anglii pomiędzy Turok a Romford FC. Na boisku szalał wiatr, do tego stopnia, że strzelił bramkę. I teraz pytanie, czy obrońca chciał wybijać, a może po prostu niepostrzeżenie podać do bramkarza? W każdym razie niefortunna bramka była jedyną w tym meczu, przez co Turok przegrali 1-0. Jeżeli chcecie mi pomóc, zostawcie kciuk w górę dla zasięgu, zachęcam was również do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym hashtag futbol. Ale